Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Zapraszam do kolejnego odcinka z naszym Zefonem. Cóż tutaj widzimy? Widzimy nasze miasto centralne, nasz Heaven Springs. I tutaj jest jedna mała rzecz do zrobienia, jak zauważyłem. Mamy więcej, albo inaczej, mamy mniej populacji niż potrzebujemy. Mamy 7, potrzebujemy 8. Wynika to z tego, że mamy 8 budynków. Dlatego dobrze by było obniżyć ilość budynków, bo następni ludzie będą dopiero za 8 tur. Także to troszkę potrwa. Także możemy sobie wyłączyć na przykład ekstraktor minerałów, przez co wzrośnie nam produkcja w innych miejscach, ponieważ jeżeli nam brakuje ludzi, to mamy malus do produkcji właśnie innych surowców. Musimy o tym pamiętać, że ekstraktor minerałów jest wyłączony i no za 8 tur będziemy musieli to przełączyć znowu. Ok, także to jedna rzecz jest zrobiona. Poza tym mamy event Poznaj swojego stwórcę. Tutaj musimy troszkę powalczyć, ale dopiero w następnej turze. I tutaj walczymy z naszymi zefonami, czyli z naszymi mechanicznymi kolegami, którzy tutaj próbują nam zrobić jakieś złe rzeczy. Tu do tego jest jeszcze ten nasz budyń. Leże Shohitirisa. Te nazwy mogliby troszeczkę zrobić bardziej łatwe do wymówienia. Ale dopiero za 10 tur wyjdą z nich te deformacje. Także najprawdopodobniej niedawno te deformacje wyszły, także one tutaj pewnie się znajdują. Mamy naszą nową jednostkę, drużyna przeciwpancerna, która przebija pancerze o wielkości 5, tu ma pancerz o wielkości 6, także prawie to się zgadza. Możemy nim tutaj troszkę podejść, ale on ma znowu malus do tego, że gdy się ruszy, jego celność jest o 50% niższa. To jest też zaznaczone tym czerwonym kolorem tutaj. Także można to od razu zobaczyć, że broń ma jakiś tam problem. Nie wiadomo dokładnie jaki, dopiero tu trzeba ten podgląd włączyć, zobaczyć i wtedy widać. Ale ma zasięg 3, także jest mega fajny zasięg. No ale ma tylko 2,3 obrażenia. Ale jeden z tych struktur mechanicznych zostanie zniszczony. To jest napisane tutaj, szacowane jeden z trzech straty w ludziach. Już tutaj o ludziach nie ma co mówić. Także jeden poszedł sobie. Tym możemy podejść, ponieważ oni mają znowu bonus do ataku w zwarciu. Zadaje 2 obrażenia, jest ok. Ale mamy jeszcze granat, zobaczcie. Mamy granat, który daje obrażenia 3. Daje 2 i przebija pancerz o wielkości 3, także już troszkę lepszy. Włączmy to. No i tu by były 3 obrażenia. Zróbmy to. Także rzućmy tutaj granat. Może nie jest to mega mocne, ale zawsze coś. Ten może tutaj podejść i będzie strzelał dystansowo. No i został już tylko jeden. No to jest świetnie. Tu mamy niby jeszcze nasz transporter patrolowy, który też może strzelać. Może ma jeszcze akcję. 1-9, proszę bardzo. Także on prawie już nie żyje. Pewnie zostanie przez te deformacje. Przez te deformacje zostaje zniszczone, bo te deformacje tutaj powstały. 3 sztuki w zeszłej turze, albo w tej turze nawet. Także w tej. Wygląda na to, że w tej. Dobra, zakończmy turę. Jedźmy dalej. Zobaczmy, co tu się stanie. O, i tu już chodzą deformacje, dokładnie. I nam zniszczyli go. No, niezbyt prasobliwie, bo my chcieliśmy go zniszczyć, żeby dostać punkty doświadczenia.
O, i nic, nie, wszystko nam poniszczyli. Okej. Axis, miło nam cię powitać. Zauważyliśmy, że ty i Łotrzyca toczycie ze sobą walkę. Nie możemy cię w tej chwili wesprzeć, lecz mamy nadzieję, że korzystasz z tego doświadczenia powodzenia. Twoja reputacja u przywódcy o imieniu Zefon została wzmocniona z powodu wojny, której drugą stroną jest Łotrzyca. Jesteśmy w tej chwili na poziomie obojętności, ale mamy wojnę. Mimo tego z nami rozmawiają. No, ale możemy sobie tutaj pokonać trochę naszych Zefonów. Tutaj jest w sumie ich baza. Dobrze by było tutaj kiedyś dojść, ale potrzebujemy więcej wojska. Za jedną turę będziemy mieć znowu drużynę przeciwpancerną. Także to wygląda w tym momencie dość dobrze. Ale tutaj jeszcze sobie postrzelamy trochę. Wejdźmy tutaj tym. Dostanie bonus do ataku. Ten też. Ten stoi w miejscu. Mógłby teoretycznie strzelać, ale nie ma zasięgu. Nie ma. O, tutaj można sobie włączyć shiftem. Można przytrzymać i widać, które pola. No, może tak bardzo nie widać. Tak bardzo wyraźnie. Ale widać tutaj takie czerwone pola. I tego nie możemy, ponieważ tu jest las. Także, żeby nim lepiej się poruszać, powinniśmy stanąć tutaj, wtedy te. O, no i tutaj są te deformacje. Mamy deformacje, one tracą co kolejkę 2 punkty życia. Także tutaj powinniśmy sobie spokojnie z nimi poradzić. Jeden i drugi, także wydaje mi się, że... Ach, został jeszcze. Ale tu możemy strzelić. Okej, dobra. Wszyscy dostali punktu doświadczenia. Wszyscy dostali, świetnie. Także ten niby się ruszył, także ma czerwoną rakietę. Znaczy, że ma malus do ataku. I teraz wrzucimy. Okej, dobra. Wygląda dobrze. O, teraz tu jeszcze możemy walczyć. Ten się ruszył, ale to raczej nie ma tutaj szans, że tak powiem. Tak, tu będzie jeden atak i będzie po nim. Zobaczmy, czy to wystarczy, żeby ten event zakończyć. Doświadczenie dostaliśmy. Dotrzyj do wyroczni. No dobrze, to się ruszymy tutaj w to miejsce. I co? Okej, okay. Poznaj swojego stwórcę. Wyrocznia jest niezwykłym fragmentem Zefona. Po przybyciu do miejsca mijasz żołnierkę wrzeszczącą o tym, co usłyszała. Znajdujesz w okolicy również innych żołnierzy, włóczęgów, naukowców i handlarzy, zastanawiających się, jakie pytanie jej zadać. Docierasz do pokaźnego terminala na podwyższeniu węzła. Zefon odpowiada jedynie na wpisane tutaj pytania. Wprowadzasz swoje pytanie i wstrzymujesz oddech. Czy to ty mnie wskrzesiłeś? Zapada cisza. Nagle w powietrzu zaczyna materializować się odpowiedź, nadawana z mrugającego projektora holograficznego nie. Czyli Zefoni nie stworzyli upadłych żołnierzy. Twoje serce zamiera. To ślepa uliczka. Co za strata czasu. Lecz wtedy pojawia się nowa treść. Ktoś inny wciąż czai się u źródła. Yetunde wygląda na zdziwioną. Dalsza część odpowiedzi. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Odwracasz się do wyjścia. Kątem oka widzisz, że zegarmistrzyni zmierza do podwyższenia, chcąc zadać własne pytanie. Sprawdzenie miejsca twojego pierwszego wskrzeszenia. Yetunde ma nową teorię dotyczącą twojego odrodzenia. Daje jej czas na przeprowadzenie badań. Zróbmy to. Jesteśmy ciekawi, skąd pochodzimy. Kto nas wskrzesił? Okej. Okay. Z żółtymi? Anfisa Maria Lindia. Z nimi mamy handel. Okej. Okay. Ja tu zauważyłem, że na tym handlu to my tracimy. To mi się bardzo nie podoba. Nie wiem, na jakiej zasadzie ten handel działa. Postanowiłem, że zapytamy na Discordzie twórców, bo
Bo nie wiem naprawdę. Raz jest to dodatne, raz jest ujemne. Może zależy od tego, jacy silni jesteśmy, ile mamy surowców. I jeżeli mamy ich za dużo, musimy oddać. Jeżeli mamy za mało, to dostajemy. Możliwe, że na takiej zasadzie to działa. No a wy idziecie na Zefonów, czyli tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinniśmy się w tym kierunku poruszyć. Niestety tutaj wygląda to średnio, jeżeli chodzi o te krwawe pnącza. Aha, ten już się ruszył, ten już się ruszył. Także zakończymy turę, zobaczymy co będzie dalej. Zobaczymy co nas spotka. No, siłę mają, ale wydaje mi się, że sobie poradzimy. On się teraz nie ruszył, także ma pełną siłę ataku. Możemy zaatakować tego rakietami. Dobra. Możemy tym też zaatakować. Ach, tutaj były ruiny, dlatego nie mógł, musiał przejść. Okej. Okay. Dobra. Ten podejdzie sobie tutaj. Ach, tylko że w ten go zaatakuje. A, to było pewne. To nie było dobre rozwiązanie. I nie pokonamy go. Tego nie pokonamy. Znaczy w tym momencie, ale teraz go pokonamy. Okej. Okay. Także jeden zostanie. No i tutaj mamy naszego kolegę. Tu w sumie możemy też ustawić, żeby punkt zbiórki był gdzie indziej. Może tutaj zrobimy sobie punkt zbiórki. Dla przyszłych jednostek. Ty jedziesz tutaj. Ty idziesz tutaj. No ty musisz wejść w te pnącza krwawe. Ty przejdziesz tutaj, ty też przejdziesz na pnącza. Ale i tak oni się odradzają co turę o 2 punkty życia, dlatego nie ma problemu. Zróbmy jeszcze jednego bojownika, oni tacy źli strasznie nie są. Teoretycznie można by było dowódcę zrobić, ale na to nie mamy surowców. Zróbmy jeszcze jednego bojownika. Patrzmy jak tutaj jest. Rozrost za 6 tur. Lojalność mamy słabą też. Nie wiem czy lojalność wpływa na rozwój. Na rozrost. Dobrze by było wybudować teatr holograficzny. Ładnie. Ach, nie mamy kasy. Może tym jednak poczekajcie. Zrobimy inaczej. To tu wyłączymy. Włączymy go. Mamy 24. I zrobimy teatr holograficzny, żeby mieć lojalność dodatnią. I wrzucimy to. Wrzucimy to tutaj. Ok, także to mamy zrobione. Za 4, które będziemy mieć. Ok. Zakończ turę. Zobaczmy, co tu się wydarzy. Mam nadzieję, że nic złego. O kurcze. O kurcze. Nie wiem, czym to przeżyje. Czy oni też atakują z dystansu? Oczywiście. Ajajajajajajajaj. Ten też oczywiście zaatakuje. Oj, ale mamy szczęście. Jeden kawałeczek został z niego. Badania zostały ukończone. Jednostka. Aha, możemy teraz budować nowe miasto. Wybierzmy nowy temat. Dobrze by było jeszcze coś wziąć może z tych starszych rzeczy. Tego nie zrobiliśmy. Bardzo niedobrze.
To punkty rozwoju za doświadczenie zdobyte po zlikwidowaniu neutralnej jednostki. Zrobiliśmy ich mnóstwo. Zabiliśmy ich mnóstwo. Lepiej późno niż wcale. Jeszcze będziemy je mieli. Na przykład jedna już jest. No nic. Musimy teraz się zastanowić, co z tym fantem zrobimy. Pancerz ma niesamowicie mocny. Strzela dystansowo. Strzela na dystans 1 i na dystans 2. Nazywa się nadzorca. Ma siły 40. Nie, to są naprawdę mega mocne. Zefony możliwe, że są jedne z najmocniejszych tutaj jednostek w tej grze. Tak przynajmniej na to wygląda. I tutaj wydaje mi się, że nie pozostaje nam nic innego, jak się wycofać. Bo będzie ciężko. Tego byśmy mogli jeszcze załatwić, ale tych już raczej nie. Zobaczmy, jakie oni mają atak. Zobaczcie, 2 i 1 zadaje. No, że nie jest to takie super mocne. Tego powinniśmy wykończyć. Ale się już troszeczkę ruszymy do tyłu. Także ach, tu jest... Tu jest też, są ruiny. Zobaczcie, jak ruiny wyglądają. Przez ruiny nie można strzelać. Dlatego tym, jak się wrócimy, też nie będziemy mogli zaatakować. Ten ma za to dość dużo życia. Nie ma dużo życia, ma tylko 11. Ejajajajajaj. No tego byśmy chcieli za... O, zostało mu 0,1 życia, zobaczcie. Prawie nic. I cóż my z tym zrobimy? No dobra, zaryzykujmy. Strzelmy w niego. Dostaniemy XP. Jakiś update'cik? Nie ma update'ciku. Ty musisz rzeczywiście uciekać. Tutaj nie ma wyjścia. Ty uciekasz, ty możesz się ruszyć. Zobaczmy. Tu możesz stanąć. I możesz strzelić tutaj z siłą 2,9, ponieważ ruszyłeś się. Ale zawsze to coś. Ten powinien przeżyć ich ataki. Zobaczmy jeszcze, czy na przykład rzucenie granatu coś tutaj da. 6,3. O! A tu jaki atak? 4,1. To rzućmy granatem. Okej. Okay. Dobra, wy też tutaj przejeżdżacie. Tu jesteś dość szybki. Niestety jest tutaj pełno tych nączy, które mi się nie podobają, no ale cóż, tak to bywa. Przejdźmy sobie naszym dowódcom. Najwolniej tutaj chodzi z nich wszystkich. Zobaczmy, co tu jeszcze możemy zrobić ciekawego. Tu jest właśnie inżynier do wyprodukowania, tylko że nie mamy surowców odpowiednich. Może jednak włączymy ten ekstraktor, a wyłączymy coś innego. Tylko co? Elektrownie to średnio. Laboratorium też bym nie chciał wyłączać. Szklarnie też nam nie pomaga. Szary możemy wyłączyć, ponieważ w tym momencie ich nie używamy. Nie budujemy żadnej jednostki. O, to jest dobre. Zobaczcie, od razu nam tutaj to wskoczyło na 7. To też podskoczyło. Jest ok. Bo szary mamy wyłączone. Można je też wyłączać. Jeżeli się nie buduje jednostek, to jest dobra sprawa. Bo one też zużywają... To jest tu napisane. Energię na przykład. I lojalność zużywają. Nie dają lojalność, przepraszam. One dają lojalność. Budynki mieszkalne. Także taką szklarnię łatwiej jest wyłączyć. Okej, okay. No dobra, ale załóżmy, że jest okej. Okay. Robimy teraz i tak budynek lojalnościowy, za 3 tury będzie. Także wygląda to dobrze. Zobaczmy, co oni tu zrobią, czy będą na nas atakować, czy się wycofają. Wycofali się.
Tego atakują. Też mądrze. Dwa punkty za... punkty rozwoju za doświadczenie zdobyte po zlikwidowaniu neutralnej jednostki. Ok. Także to mamy zrobione. Cóż tutaj jeszcze mamy ciekawego? Generuje ludzkie operacje, rozwiąże punkty rozwoju i wpływów, pasmo orbitalne. Produkcja początkowa, skanowanie satelitarne. Możemy skanować terytorium. Też dobre. Możemy stawiać miny. Wymaga zautomatyzowanej fabryki i ją mamy. Duża mechaniczna latająca bohaterka, która rozkoszuje się śmiercią wrogów. Teraz ją zobaczymy. Walkiria. Ma broń, zasobnik rakiet. Przeszywa przez 4 pancerze. Tu przez 3 pancerze. Zasięg 3, zasięg 2. No, mocna. Mocna jednostka. Na razie nie mamy na nią kasy. Związek zawodowy plus 0,5 produkcji dla każdej zautomatyzowanej fabryki w mieście. Na razie fabryki zautomatyzowanej chyba nie mamy. Chyba nie mamy. Zaraz zobaczmy jeszcze. Tu można ją wybudować dopiero. Dobrze by było. No ale to wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Dobra, jedziemy dalej. W takim razie tak. Tego nam zaatakowali, ale ten się nie ruszył i może atakować. 8 i 2, wow. To nieźle, nieźle dał im po plecach. Chociaż mają 32 punkty teraz jeszcze. Zdrowia. Tu też możemy atakować. 8 i 6. Pięknie. Ten tutaj sobie za mocno nie poradzi, ale niech będzie. Ten musi się leczyć. Na naszym terytorium będzie się szybciej leczył. Oni tutaj też podjeżdżają. Ach, to powinniśmy zająć. To powinniśmy zająć. Czy to są nasi pustelnik? Z pustelnikami jesteśmy chyba za pan brat. Tak, pustelnik, świetnie. Świetnie. Pora dyscypliny. Okej, okay. Teraz wy musicie tu przejść. Proszę bardzo. Tam, gdzie nie ma pnączy najlepiej. No a ty będziesz sobie szedł za nami. To powinniśmy zająć. Musimy pamiętać o tym. Wybierz temat badań. Aha, temat badań mieliśmy w końcu wybrać. Zagęszczenie przemysłu powinniśmy też zrobić, żeby nam szybciej budowały ten przemysł. Wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie. Okej, okay. Kolejni Zefonowie. I to nam nasz samochodzik tutaj ostrzelali. Dobra, ale róbmy swoje. Ale to dopiero w następnej turze. Bo ona... on jeszcze ma ruch. To zróbmy może... raz, dwa, trzy... On ma zasięg? Jaki on ma zasięg? 2. Czyli tutaj to i tak mu nic nie daje, jak stoi. I on też już się ruszył. Okej, okay, jedziemy dalej. Nie wiem, możliwe, że go stracimy. Ten tak jakby się odrodził. Ma 40. Nie wiem skąd. Jakiś dostał bonus. Także chyba musimy się powoli wycofywać, moim zdaniem. Przejdźmy tym.
co tutaj mamy? Aha, tu są tylko układy scalone, których nie potrzebujemy. Ewentualnie możemy je sprzedać. Ja? Przejdziesz. Oni są już nieźle wylevelowani, są na poziomie 4, także są naprawdę dobrzy. Mają więcej punktów zdrowia. Tym to bym się stąd wycofał, tak prawdę mówiąc. Ten niestety nie może strzelać, ten może strzelać. Ale to jest jak walka z wiatrakami, z tego co wygląda. Albo nie, to był ten, który się wycofał. Tak. Czyli w tego powinniśmy strzelać. Ale mamy tylko zasięg 2. Nie, 3 mamy. Może tu są ruiny. A. No i cały problem z ruinami. Szkoda, czyli możemy w tych walić. Tego możemy, a w tego nie? Aha, bo to on jest latający, dlatego możemy. Okej. No dobrze. Dobra. Ten może też strzelać, ale bardzo słabo. Okej. Czy mamy jakieś inne jeszcze jednostki? Nie mamy na razie. Za 2 tury będzie przyrost ludzi, co mi się bardzo podoba. Można zrobić inżyniera, zrobić drugie miasto. Tak gdzieś tutaj z tyłu może. Takie miasto, żeby... Chociaż ja wiem, czy z tyłu, może tutaj. A tutaj co daje? Ten też układy scalone. Tu daje wpływy. To by było lepsze. Tutaj zrobić miasto. To chyba go włączymy, wiecie? Inżyniera zrobimy. Za 8 tur. Za 8 tur. Ty masz tutaj się leczyć. Ty... Aha, ty też możesz strzelać. A, jakżeż pięknie. No... Ten, ach, ten też ma ruch jeszcze. A. Tylko ci nie mają ruchu. Ten ma jeszcze 4 ruchy. Gdzie go tu ustawić najlepiej? Może stąd, żeby atakował? O kurcze! No nieźle, no nieźle, no nieźle. Nie wiem czy przeżyję. Okej. Atak tylko 2 i 4. Celność przeciwko jednostkom nielatającym. Czyli on dobry jest na latające. 7 i 5 na latające. Proszę bardzo. Dobra. Raz, dwa, trzy. Ci też dostali. Raz, dwa, trzy. Ci obaj. Pięknie. No dobrze. Nie, no gra jest po prostu niesamowita. Jest po prostu niesamowita. I sztuczna inteligencja też jest dobra. Szczególnie, gdy nie mamy rozpoznania. Do tego jest potrzebna ta specjalna technologia. Pasmo orbitalne. Wtedy wiadomo więcej, co jest w pobliżu. A tutaj można wpaść w taką zasadzkę, tak jak tutaj. Mam nadzieję, że on to przeżyje. Mam nadzieję, że to przeżyjesz. Zobaczymy. Zakończ turę. O, uciekli. Ach, tu jeszcze mamy zabawę. Z naszym pożeraczem umysłów. Ach, pożeracz umysłów jest bardzo niebezpieczny. Bardzo niebezpieczny pożeracz umysłów. Plus 1 produkcji za minus 2 koszty utrzymania energii. Dobra. Może zrobimy to pasmo orbitalne. Poznaj swojego stwórcę. Yetunda wraca. Znalazłam je. Miejsce, w którym za murami twojego miasta rozlega się wybuch. Wybiegasz z pomieszczenia i żądasz informacji, kto cię atakuje. Nie mam, kurwa, pojęcia, krzyczy jakiś pułkownik. Na radarze mam ludzi, głos i maszyny.
Ktoś trąca cię w łokieć. Jetunda przyszła tu za tobą. Śledzono mnie, dostarcz mi ich ciała, mówi. Mam przeczucie, które chciałabym sprawdzić. Zabicie napastników. Ktoś chce zataić przed tobą informację, skąd pochodzisz. Gdzie są ci przeciwnicy? Gdzież oni są? Czy to jest ten? Nie. Przetrwać starcie z nieznanymi napastnikami. A, zaraz zobaczmy. Nie, nie pokazuje gdzie. Czyli jeszcze chyba ich nie znamy. Ten może strzelać? Nie może, bo tutaj jest las. Okej, okay, tamci uciekli, to wygląda dobrze. Ten jest tutaj samotny. Okej, okay, mamy szansę. Czy ten może tu strzelać? Nie. 4-6. Dobre i to. Dobre i to. On już jest pełny. Ma 6 ludzi. Może tu podejść i też strzelać. Tego. No, jeden już poszedł. Jeszcze jeden strzał. Dobra. 5-4. Szkoda, że tego nie możemy. Ale tym możemy. Nie, nie możemy. Tym nie możemy. Byśmy musieli podjechać tutaj na górę. Ale to możemy zrobić. Będzie atakował z lasu. Wszyscy dostaną XP. Wszyscy dostaną. Ok. Nowy poziom. Świetnie. Także wygląda to na razie całkiem dobrze. I teraz tutaj też będziemy walczyć. Musimy do tego lasu wejść. A tylko jednym, tym jeszcze możemy przejść tutaj. Trochę ryzykowne, ale strzelamy. Dobra. Tym wejdziemy do lasu i też atak. Ile on jeszcze ma życia? Jeszcze ma troszkę. No i więcej się nie uda zrobić. Niech ten przejdzie. Niech tu przejdzie. Dobra, ten ma jeszcze atak. Zrobimy tutaj w tego. Dobre i to. I ten ma jeszcze strzał. No dobrze, ok. To wygląda na razie całkiem obiecujące. Nie wiem tylko, które jednostki musimy pokonać, ale na pewno nam się to pokaże. Mam nadzieję, że się dowiemy, kto jest naszym stwórcą. A na dzisiaj będziemy kończyć już odcinek. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję za wszelkie wsparcie. I nie pozostaje mi nic innego do powiedzenia, jak cześć, ciao. Pozdrawiam i pa, pa.